Open Air Day to ciesząca się wielkim zainteresowaniem ze strony fanów lotnictwa impreza organizowana od kilku lat przez Malborską Jednostkę Wojskową. Tłumy mieszkańców kilku województw jak co roku w pierwszą sobotę września przybywa na dzień otwarty w Królewie Malborskim, by z bliska przyjrzeć się pokazom dynamicznym w powietrzu w wykonaniu pilotów oraz wielu atrakcjom przygotowanym na płycie lotniska przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego. Z powodu m.in. odbywającego się tam remontu pasa startowego coroczna impreza nie odbędzie się w tym roku. Przede wszystkim niestety z przykrością informuję, że faktycznie w tym roku impreza ta nie dojdzie do skutku. No, spowodowane jest to naprawdę wieloma zadaniami, jakie nasza jednostka wykonuje. Jest to tak duży ogrom zadań, że po prostu nie podołalibyśmy, że tak powiem, aby po raz kolejny zorganizować tego typu przedsięwzięcie duże. Jakie są to zadania? Znaczy, o szczegółach nie będę się wdawał, ale tutaj jak pan redaktor mnie pytał już wcześniej, między innymi też przewidziany jest remont pasa na naszym lotnisku. No i jest to jednym z powodów. Ponadto, no jak wiadomo, w miesiącu sierpniu, koniec miesiąca sierpnia odbywa się w Radomiu Air Show i jest to bardzo duże przedsięwzięcie organizowane przez Siły Powietrzne. No i w związku z faktem, że taka impreza będzie się odbywała w Radomiu, no ona poniekąd też by kolidowała z naszym przedsięwzięciem. Jak długo potrwają właśnie te prace remontowe? Znaczy, no, założenia są takie, że około miesiąca, ale wiadomo, że przy tego typu pracach no, bardzo duże znaczenie ma pogoda. No i powiedzmy, no nie ma żadnej gwarancji, że pogoda w sierpniu będzie jakaś naprawdę bardzo dobra i powiedzmy ten planowany remont skończyłby się w przeciągu jednego miesiąca. No poza tym, no tak jak już wspominałem, no remont jest jednym z czynników, który decydował o tym, że ten element pracy naszej bazy będzie w tym roku pominięty. Kiedy bramy lotniska otworzą się dla cywilów ponownie? No, wydaje mi się, że jeśli chodzi o taką formę i tak duże przedsięwzięcie, no więc powrócimy do tego tematu w przyszłym roku. I tak jak to było organizowane do tej pory, będzie to pierwsza sobota września. Czy w takiej sytuacji stosownym jest mówić o jakichkolwiek stratach? Przede wszystkim organizując tego typu przedsięwzięcie, jednostka, no, powiedzmy, nie ma na tym żadnych korzyści finansowych, więc o stratach tutaj nie może być mowy żadnych. Po prostu organizujemy tego typu dzień otwarty dla społeczności i lokalnej, i nie tylko lokalnej, bo wiadomo, że przybywają ludzie z całej Polski, żeby po prostu zaprezentować nas, żołnierzy, naszą bazę, nasze zadania, pokazać kunszt pilotów, którzy służą w naszej bazie, więc no, to nie jest impreza dochodowa, żeby mogła przynosić jakiekolwiek straty. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.